Zdanie, które znajdujecie w tytule tego odcinka, krąży sobie w jakichś mailingach, które do mnie docierają i zdaje się, że są wyrazem pewnego rodzaju opinii, ezoterycznej opinii na temat papieża Franciszka. Mówiąc szczerze, jest to oczywiście smutne, a z drugiej strony wcale mnie to nie dziwi. To znaczy papież sam sobie zapracował na tego rodzaju opinie i na te różnego rodzaju koncepcje spiskowe go dotyczące. I o tym dzisiaj troszkę o papieżu właśnie będzie. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to proszę Was o subskrybowanie kanału, o łapki w górę, zostawiajcie komentarze, jak widzicie, staram się odpisywać albo chociaż reagować na to, co piszecie. Także w opisie macie możliwość wesprzeć moją pracę publicystyczną przez Buy Coffee i Zrzutkę. Możecie też udostępniać to moje nagrania. Przeglądajcie sobie starsze nagrania, jeżeli jesteście tutaj od niedawna, być może coś Was zainteresuje, a mnie po prostu poprawi statystyki. Dobrze, przejdźmy do papieża Franciszka. Chodzi o takie zdanie: nie wierzę w katolickiego Boga. Dociera to, krąży to w różnych listach mailingowych, ludzie to sobie rozsyłają. To jest wypowiedź z 2013 roku. No ja teraz, nie wiem, jako pewnego rodzaju odkrycie się pojawia, ale dobrze to pokazuje pewien problem, jaki sam papież tworzy. I nie chcę teraz się wypowiadać o tym, co moim zdaniem rzeczywiście krytycznie go dotyczy, ale co dotyczy retorycznej formy, czy retorycznej strony wypowiedzi papieża Franciszka. Oczywiście te problemy z retoryką nie pojawiałyby się wtedy, gdyby nie było też problemu z merytoryką, że się tak wyrażę, tak? Czyli z jednak pewnym działaniem papieskim, które można by nazwać rozmywaniem magisterium, osłabianiem magisterium, czyli tworzenie często dwuznacznych opinii na różne tematy, które no, co siłą rzeczy rozbija taką katolicką tożsamość, bo pozwala interpretować każdemu, co się komu podoba, jak się komu podoba poszczególne zdania i wypowiedzi, czy nawet dokumenty kościelne, to oczywiście już jest najgorszym przypadkiem. Tutaj możemy wskazać na przykład Amoris Laetitia. Ale to zdanie nie wierzę w katolickiego Boga pochodzi jeszcze z czasów, kiedy papież Franciszek prowadził te rozmowy z naczelnym La Repubblica i wtedy oczywiście chodziło o pewnego rodzaju taki chwyt, ponieważ dziennikarz mówił, że wierzę w byt, czyli w tkankę, z której powstają formy ciała, na co papież odpowiedział, że i ja wierzę w Boga, nie Boga katolickiego. Nie ma Boga katolickiego. Jest Bóg i wierzę w Jezusa Chrystusa, Jego wcielenie. Jezus jest moim nauczycielem i moim pasterzem, ale Bóg, Ojciec, Abba jest światłem i stwórcą. To jest moja istota. Czy myślisz, że jesteśmy od siebie bardzo oddaleni? No i to jest właśnie to papieskie takie podbieranie swojego ateistycznego rozmówcy. No oczywiście można powiedzieć, że tak, są od siebie oddaleni. Ponieważ w gruncie rzeczy ta opinia dziennikarza jest materialistyczna całkowicie. Natomiast papież przedstawił wyznanie wiary, które można po prostu uznać za katolickie i chrześcijańskie. No, ale wiemy, że były problemy też z tymi wywiadami. Różne były tam wersje, jakieś niedopowiedzenia, dziwne były te rozmowy. No więc teraz to w dalszym ciągu sobie krąży. I do tego stopnia papież wytworzył taki swój negatywny wizerunek, że w ostatnich dniach na blogu Rorate Celi pojawił się taki artykuł omawiający, co ChatGPT powiedział na pytanie, co by było, gdyby szatan był papieżem. No i tam oczywiście, słuchajcie, zerknę sobie do tego, powiem Wam, mamy takie stopniowe rozróżnianie zasad moralnych, manipulowanie strukturą struktur władzy, propagowanie fałszywych nauk, podważanie sakramentów, wprowadzenie fałszywego ekumenizmu, manipulowanie doktryną pod płaszczem dialogu. No i oczywiście w komentarzach, no właśnie, nawet sztuczna inteligencja wie, że papież jest antychrystem, no czy coś w tym rodzaju, prawda? Czyli całe takie uniwersum, imaginarium, które po prostu skleja papieża z, no właśnie, z jakimś takim diabelskim, złym działaniem. No i, no i znowu, trudno się naprawdę dziwić. Nie należy pochwalać tego, że
ludzie ulegają takiej sugestii. No jednak ta inteligencja AI działa na kompilacji pewnych danych i właśnie no może być taka sugestywna. No trudno się dziwić, że ludzie tej sugestii ulegają, skoro otrzymują tak niepewny i tak niepewny komunikat od kogoś, kto powinien w jak najbardziej taki prosty, jednoznaczny sposób podawać dalej treści wiary i też wyjaśniać w pozytywny sposób trudności, a nie je mnożyć. No niestety papież Franciszek trudności mnoży. I to nie takie trudności, które no, by wynikały z tego, że jest wybitnym intelektualistą i dzieli włos na czworo, tylko z tego, że mówi niejednoznacznie, często wygłasza rzeczy, które trudno jest obronić z perspektywy katolickiego nauczania, katechizmu, czy nawet jakiejś bardziej subtelnej teologii. To już potrzeba jakichś heretyckich heglizmów, żeby czasami to dosłownie wytłumaczyć. Ale jednocześnie nasz papież jest takim rewolucjonistą konserwatywnym, tak? To znaczy myślę, że tutaj mają rację ci, którzy często zwracają uwagę, że papież jest takim konserwatystą z lat 70. Tak, że trochę jest przeniesiony takim wehikułem czasu z tych lat posoborowych, kiedy to wydawało się, że po prostu ta zmiana to będzie nową siłą ewangelizacyjną. No i dlatego widocznie papież oddaje władzę nad synodem tym prałatom z homolobby, tak jak choleriści, czy kaznodzieja synodu, ojciec Radcliffe, były generał dominikanów. No ale jakby pomijając to, bo kiedy papież wychodzi z tej kościelnej bańki, to często zderza się po prostu ze światem i mieliśmy tego świadectwo teraz w czasie pielgrzymki papieskiej do Belgii, gdzie papież między innymi w Lowaniu zabierał głos i natychmiast został, jakby to powiedzieć, wyprostowany. Tak? No oczywiście Lowanium jest byłym katolickim uniwersytetem, całkowicie, no nie lubię używać takich słów, ale zlewaczonych. No, w 2017 roku wyrzucili jednego ze swoich profesorów, Stefani Merciera, za to, że poddał krytycznej analizie prawo do aborcji, tak, zasadę prawa do aborcji i został za to de facto wywalony. Także różne akty przeciwko arcybiskupowi Leonardowi na Uniwersytecie w Lowaniu były tolerowane ze strony grup ekstremistycznych, jakichś anarchistycznych, feministycznych itd., więc po prostu to jest taki niemalże metr z Sevr zlewaczenia, tak, w życiu akademickim. No i cóż, papież powiedział, że kobieta jest płodnym przyjęciem, troską, życiodajnym poświęceniem. Tak? No, można by uznać to za jakąś stereotypową wypowiedź, ale z drugiej strony była to wypowiedź, która po prostu mówiła o tym, że kobiety różnią się od mężczyzn. A dzisiaj jest to niepoprawne politycznie. No i wydano specjalne oświadczenie, które poszło do mediów, że uniwersytet nie zgadza się z takimi deterministycznymi i umniejszającymi definicjami i wypowiedziami papieża, więc można by, że papież został skonfrontowany z tym światem, który chciałby do kościoła jakoś przyciągnąć. No jak widać, to rozmiękczanie nauczania w wielu sprawach no, kończy się tylko tym, że to kościół staje się bardziej miękki, słabszy wewnętrznie, katolicy mniej rozumieją własną wiarę, a świat i tak idzie w tej samej formie walca przez katolicyzm i się specjalnie papieżem Franciszkiem nie przejmuje jego koncepcjami jakiegoś dialogu, jakiegoś relatywizowania, czy takiego niuansowania doktryny, chociaż no, moim zdaniem relatywizowania po prostu, czyli takiego rozmywania, które sprawia, że rzeczy oczywiste przez całą historię Kościoła stają się kompletnie nieoczywiste i nieczytelne dla tych, którzy chcieliby do Kościoła przyjść, czy nawet dla tych, którzy są w Kościele, ale nie wiem, nie zajmują się nim na co dzień, tak, w pracy jakiejś takiej zawodowej, analitycznej, no tylko potrzebują nauczania religijnego. No ale papież, ponieważ się już rozpędził ze swoim konserwatyzmem, to pociągnął sprawę dalej i w samolocie wrócił do innego swojego takiego wątku, który czasami się pojawia i nazwał lekarzy aborcjonistów zabójcami, tak. Tutaj bez żadnego niuansowania. Warto to zauważyć. Wprost powiedział, że człowiek będący w prenatalnej fazie życia jest po prostu osobą,
jest rozwinięty, można powiedzieć, w pewnych zalążkach, czy w pewnej fazie rozwojowej co do wszystkich organów. No może to jest taki trochę biologizm, bo to nie jest ostateczne i wystarczające wyjaśnienie, no ale bardzo twardo tę sprawę podniósł i myślę, że warto przypominać, czy podnosić, czy nagłaśniać te wypowiedzi papieża Franciszka, które jednak są dobre. I co? I teraz jako takiego pewnego rodzaju podsumowanie. Te wszystkie dobre opinie idą w pewnym sensie na zmarnowanie, tak? Dlatego, że papież zburzył zaufanie, jakie do papiestwa miało bardzo wielu katolików. Właściwie można powiedzieć, było powszechne zaufanie do papiestwa wśród katolików. To ostatnie ponad 10 lat zburzyło to zaufanie i wielu katolików, takich, którzy naprawdę, może nawet najbardziej z serca są przywiązani do Kościoła, nie chcą już podawać dobrych informacji, które płyną ze Stolicy Apostolskiej, ponieważ te niedobre, te rozmiękczanie, też ta taka hardość papieża wobec katolików, niepotrzebna krytyka często, też taka nierzeczowa, nie wynikająca z jakiegoś dobrego rozpoznania rzeczy, zniechęciła, osłabiła de facto władzę papieską w Kościele. Być może w jakiś sensie to dobrze, może to wcale nie był dobry ruch, by Kościół całkowicie swoje zawierzenie religijne skupił na osobie papieża, ufając, że zawsze i wszędzie i w każdym czasie każdy papież będzie takim doskonałym przekazicielem i też gwarantem przekazu tradycji, przekazu objawienia. No, widzimy, że ta nauka z pontyfikatu papieża Franciszka jest taka, że trzeba inaczej zakorzenić swoją wiarę. No wiadomo, przede wszystkim w Panu Jezusie, tak, ale też przede wszystkim w treści, tak, w tym, żeby samemu dobrze znać naukę i doktrynę chrześcijańską, katolicką, tak, żeby nie ulec takiej pokusie, która zawsze idzie od strony władzy, żeby po prostu władzy zaufać w ślepo, bez dyskusji. Myślę, że dzisiaj papieżowi Franciszkowi po prostu w ślepo nie można ufać. No, ale to już może jest inny temat, kwestia turbopapieństwa. Może powinienem o tym, co w swojej książce napisałem, opowiedzieć kiedyś osobno. Tymczasem trzymajcie się, na razie, hej!